A naszym gościem jest poseł ziemi ełckiej, poseł Platformy Obywatelskiej, pan Andrzej Orzechowski. Witam gorąco. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, pytaliśmy pana na gorąco, zaraz po tym, jak się dowiedzieliśmy o tej tragedii pod Smoleńskiem, o pana wrażenia. Teraz już po dwóch dniach, już te emocje trochę opadły, chociaż, no właśnie, czy opadły? No, trudno w takiej sytuacji powiedzieć, że emocje opadły. To tak naprawdę w pierwszych godzinach, w pierwszym dniu to było nie do uwierzenia, nie do wiary. Teraz to dopiero do nas tak naprawdę dociera ogrom tej tragedii, więc raczej te emocje mimo wszystko nie opadają, a raczej narastają, szczególnie, że ja jestem w przededniu uroczystego zgromadzenia narodowego, a więc wspólnego posiedzenia posłów i senatorów w dniu jutrzejszym się odbędzie, gdzie będziemy to na pewno przeżywać w najwyższym stopniu. 18 parlamentarzystów straciło życie w tej tragedii, w tej katastrofie. Dużo pustych miejsc będzie na sali sejmowej. Ciężko będzie tam wejść? No na pewno. To będzie, myślę, że to takie rzeczywiste spotkanie się z tymi pustymi miejscami na salach i w tych pustych miejscach już leżą kwiaty, wiem o tym, więc no to będzie, myślę, że dramatyczne wejście, a na pewno będzie to sesja poświęcona pamięci tym ofiarom, tym parlamentarzystom, ale także wszystkim innym, którzy zginęli, więc to będzie uroczystość podniosła i na pewno smutna, bardzo smutna. Panie pośle, każdego dziś będę pytał, w jakiej okoliczności została ta wiadomość, daną osobę, pana też. No i czy ta wiadomość na początku była do uwierzenia? Tak, więc no, ja tylko wróciłem w gruncie rzeczy z Warszawy, z Sejmu i wstałem w sobotę z rana. Pierwsze kroki zazwyczaj kieruję do przejrzenia wiadomości internetowych i właśnie tylko co, gdzieś około godziny 9:00 pojawiła się taka pierwsza informacja, że to jak, czyli ten mniejszy samolot, został lekko uszkodzony i w pierwszym momencie sobie pomyślałem, że to może on został w jakimś minimalnym stopniu uszkodzony i być może, nie daj Boże, jakaś jedna osoba czy dwie osoby są ranne. A później, jak te informacje narastały, pojawiały się informacje o coraz to większej liczbie ofiar, to po prostu naprawdę to nie było do uwierzenia, bo to jest tragedia bez precedensu w wymiarze światowym.